Luty 1992 był rokiem przestępnym, dzięki czemu Seki na spłacenie kwoty 2 milionów jenów zyskał dodatkowe 24 godziny. Mimo to, jak wiemy, nie udało mu się zgromadzić tak ogromnej sumy na czas. Z każdym kolejnym mijającym dniem odczuwał coraz większy strach, że w końcu ten dzień nadejdzie i grupa groźnie wyglądających, szemranych typów raz jeszcze odwiedzi jego miejsce zamieszkania, tym razem w celu wymierzenia mu sprawiedliwej, w ich mniemaniu, kary. Po 1 marca 19-latek wydawał się nie robić już nic innego oprócz zastanawiania się, w jaki sposób mógłby na pstryknięcie palca wejść w posiadanie dużej gotówki, choćby części wymaganej spłaty, aby uspokoić wierzycieli i zyskać więcej czasu na przygotowanie reszty pieniędzy. Mniej więcej wtedy przypomniał sobie o notesie, w którym spisał dane swojej 15-letniej ofiary, Yanagisawy Mariko. Zamieszkiwała ona na przedostatnim poziomie 8-piętrowego budynku, w apartamencie o numerze 806, położonego na terenie jednej z lepszych dzielnic miasta Ichikawa. Podejrzewając, że nastolatka prawdopodobnie pochodzi z bogatej rodziny, pozostający pod ciągłą presją czasu Teruhiko postanowił, że dokona włamania do wspomnianego mieszkania, zabierając całą gotówkę i inne drogocenne przedmioty, jakie uda mu się w nim znaleźć. Domyślał się jednak, że dziewczyna w tym wieku zapewne nie mieszka sama, tak więc przez kolejne kilka dni obserwował budynek z wnętrza swojego samochodu, a także w losowych momentach wydzwaniał na numer domowy państwa Yanagisawa w celu próby ustalenia, czy w danym momencie któryś z członków rodziny znajduje się wewnątrz lokalu. Finalnie, 5 marca 1992 roku, pomimo iż dzwonił wielokrotnie, nikt nie podnosił słuchawki. Z tego względu postanowił natychmiastowo rozpocząć realizację obmyślonego planu. Miał świadomość, że całą akcję musi przeprowadzić szybko, sprawnie, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Wysiadł więc z auta, przedostał się na teren kompleksu bocznym wejściem, aby ominąć kamerę, a następnie udał się do windy, która zawiozła go na 7. piętro. Już po kilku minutach, około godziny 16, stał pod drzwiami do apartamentu o numerze 804. Rozejrzał się dokładnie, czy dookoła nie znajdują się przypadkiem jakieś osoby postronne, po czym przystąpił do działania. Początkowo zdecydował się nacisnąć klamkę i ku jego zdziwieniu drzwi okazały się być otwarte. Pomyślał, że zdecydowanie ułatwi mu to sprawę. Wszedł po cichu do środka i zaczął powoli rozglądać się po mieszkaniu, poszukując miejsc, w których rodzina Yanagisawa mogłaby ukrywać oszczędności. Jednakże w pewnym momencie, gdy znalazł się w dużym pokoju, usłyszał dźwięki dochodzące z włączonego telewizora, a w fotelu naprzeciwko zauważył starszą kobietę, która prawdopodobnie była w trakcie popołudniowej drzemki. Była to 83-letnia babcia Mariko, Junko, która od dłuższego czasu zamieszkiwała wraz z synem i jego rodziną w przestronnym mieszkaniu. Przypuszczając, że staruszka prawdopodobnie nie dosłyszy, ponieważ jak do tej pory nie zareagowała na żadne hałasy, które spowodował, będąc przekonanym, że nikogo nie ma obecnie w domu, Seki postanowił kontynuować przeszukiwanie apartamentu, jednak finalnie nie był w stanie samodzielnie znaleźć zupełnie nic wartościowego. Sfrustrowany, postanowił więc wziąć jeden z noży kuchennych należących do rodziny, a następnie obudzić 83-latkę i zagrozić jej śmiercią, jeżeli nie pokaże mu, gdzie państwo Yanagisawa przechowują gotówkę na czarną godzinę. Niespodziewanie kobieta wstała z portfela, wyciągnęła ze swojego portfela 80 tysięcy jenów, czyli około 2000 złotych, który następnie rzuciła w kierunku złodzieja, dosadnie odpowiadając, że ma je zabierać i natychmiast się wynosić. Nieusatysfakcjonowany 19-latek zażądał wtedy, aby ofiara oddała mu także należące do wszystkich członków rodziny książeczki czekowe. Z uwagi na fakt, że poczuł nagłą potrzebę oddania moczu, zapowiedział, że kiedy wróci z toalety, oczekuje, że starsza pani przyniesie je na korytarz. Następnie udał się za potrzebą, jednak kiedy po chwili opuścił pomieszczenie, kątem oka zauważył, że pozostająca w salonie Junko stoi przy aparacie telefonicznym i usiłuje wykonać połączenie na numer alarmowy. To rozwścieczyło go do tego stopnia, że natychmiast podbiegł do ofiary,
wyrwał jej słuchawkę, po czym z całej siły pchnął ją na podłogę, powodując złamania kilku kruchych kości. Bez problemu dosiadł 83-latkę. Przytrzymał jej ręce, pytając, co usiłowała zrobić, na co waleczna starsza pani odpowiedziała splunięciem nastolatkowi prosto w twarz. Teruhiko, który cierpiał na germofobię, czyli uciążliwą obawę o bycie zakażonym lub zakażenie się od innych różnorakimi chorobami poprzez drobne ustroje, poczuł niesamowite obrzydzenie i bez namysłu sięgnął pod tkwiący w pobliskim gniazdku elektrycznym kabel, który to następnie owinął wokół szyi 83-latki i mocno zacisnął. Dusząc kobietę, wykrzyczał, że ktoś w tak sędziwym wieku powinien być znacznie mądrzejszy. Kiedy upewnił się, że staruszka odeszła z tego świata, natychmiast pobiegł do łazienki, gdzie ze wszystkich sił starał się zmyć z siebie jej ślinę. Czuł się brudny i skażony. W jego opinii czyn popełniony przez ofiarę był niewybaczalny. Następnie opuścił mieszkanie, aby udać się do pobliskiego automatu, w którym zakupił sok oraz papierosy. Na miejsce zbrodni powrócił 30 minut później. Przeniósł ciała kobiety na futon, czyli japońskie składane posłanie, po czym raz jeszcze zajrzał do jej portfela, z którego wyciągnął dodatkowe 100 tysięcy jenów. Poszedł również do kuchni, gdzie przejrzał wszystkie szuflady w poszukiwaniu ostrych narzędzi, z których ostatecznie wybrał nóż Yanagiba o ostrzu długości 22,5 cm, po czym położył go na lodówce. Przygotował się w ten sposób na powrót pozostałych członków rodziny. Około godziny 19 do domu wróciła Mariko wraz z matką, 36-letnią Teruyą. Kobiety wybrały się na wspólne zakupy, aby nieco poprawić sobie humor. Teruhiko zaczekał, aż matka i córka zdejmą buty i udadzą się w głąb mieszkania, po czym wyszedł z ukrycia i wycelował ostrze w ich kierunku. Zaskoczona i przerażona 36-latka zapytała, kim jest i co tutaj robi, na co 19-latek kazał jej się zamknąć i zagroził, że jeżeli zacznie krzyczeć, to zabije jej córkę. Obawiając się, że nie będzie w stanie okiełznać dwóch ofiar naraz, nakazał kobietom natychmiast położyć się na ziemi, twarzą do dołu, albo wyrządzi im krzywdę. Następnie zaczął przeszukiwać ich torebki w poszukiwaniu pieniędzy. Mariko i Teruya posłusznie wykonały rozkaz, mając nadzieję, że napastnik zabierze ich portfele i odejdzie, jednak niestety były w błędzie. 19-latek już na długi czas przed ich powrotem dokładnie zaplanował, co zrobi i tego zamierzał się trzymać. Po tym, jak przywłaszczył sobie pieniądze, jakie udało mu się znaleźć w ich rzeczach prywatnych, niespodziewanie wziął spory rozmach, po czym pięciokrotnie wbił ostrze w plecy Teruyi. Ostatecznie trzy z ciosów zdołały dosięgnąć lewego płuca, przez co 36-latka szybko zaczęła dławić się krwią, po czym straciła przytomność. Jedynym, o czym napastnik był w tamtej chwili w stanie myśleć, był fakt, że krew kobiety, a także mocz, który bezwiednie oddała, zapaskudzą całą podłogę i nie będzie w stanie swobodnie poruszać się po salonie. Na widok umierającej matki, zaatakowanej przez mężczyznę, który kilka tygodni wcześniej wykorzystał ją seksualnie, Mariko wpadła w panikę. Sparaliżowana strachem, nie była w stanie się poruszyć. Mimo to Teruhiko nakazał jej wstać i pomóc mu w przeniesieniu rannej kobiety do pokoju na tyłach. Kiedy skończyli, zmusił dziewczynę do dokładnego umycia podłogi w miejscu, w którym przed momentem konała jej matka. I chociaż w tamtym momencie 36-latka jeszcze żyła, odeszła z tego świata kilkadziesiąt minut później w wyniku zbyt dużej utraty krwi. Około godziny 19:30 do domu wróciła młodsza, przyrodnia siostra Mariko, 4-letnia Umi, dowieziona pod blok przez pracowników przedszkola, którzy każdego dnia rozwozili swoich podopiecznych po zajęciach. 15-latka wpuściła dziewczynkę do środka. Kilkulatka natychmiast oznajmiła, że jest głodna, w związku z czym Seki nakazał Mariko udać się do kuchni, gdzie przygotuje obiad dla całej trójki. Nie musiał martwić się, że ktoś w międzyczasie ich nakryje, gdyż od samej nastolatki usłyszał, że głowa rodziny, jej ojczym, wróci po pracy dopiero około 23:00. Rzekomo tylko on wiedział, gdzie znajdują się wszelkie oszczędności rodziny. Co niesamowicie przerażające, kiedy Mariko zajmowała się gotowaniem,
Umi powiedziała, że pójdzie pooglądać telewizję z babcią. Dziewczynka położyła się na posłaniu, obok staruszki, nie mając pojęcia, że kilka godzin wcześniej została ona brutalnie pozbawiona życia. Wydawało jej się, że Dziunko po prostu śpi. Chwilę później napastnik i jego ofiary wspólnie zjedli przygotowany posiłek, po czym czterolatka usnęła w fotelu. Teruhiko, pozostawiony sam na sam z piętnastolatką, około 21:20 postanowił zaciągnąć ją do sypialni w celu ponownego wykorzystania. Nakazał dziewczynie się rozebrać, ta jednak była tak przerażona, że nie była w stanie się poruszyć. Wściekły dziewiętnastolatek rozerwał więc jej koszulę i rozciął nożem pozostałe fragmenty ubrania, po czym doprowadził do inicjacji seksualnej. Jak sam później twierdził, w tamtym momencie nie miał nawet ochoty na seks. Wykorzystał Mariko, ponieważ, cytuję, chciał zabić czas, czekając na jej ojczyma. Niespodziewanie Janek Isała Kodzi, 42-letni fotograf i autor licznych artykułów dla popularnych magazynów kulinarnych prowadzący firmę wydawniczą, wrócił do domu zdecydowanie wcześniej niż zazwyczaj. Dokładnie w momencie, w którym Teruhiko dopuszczał się wykorzystania jego pasierbicy. Zdziwiony, że w mieszkaniu jest tak cicho, zaczął nawoływać pozostałych członków rodziny, a po chwili w jednej z sypialni zauważył siedzącą na łóżku w półmroku, osłaniającą się kotem nastolatkę. Zapytał: Mariko, śpisz? Po czym nagle poczuł przeszywający ból, który ostatecznie spowodował, że osunął się na podłogę. Dziewiętnastolatek, który usłyszał, jak Kodzi przekręca klucz w zamku, zdołał odskoczyć od ofiary i zdążył pobiec do kuchni, gdzie chwycił za nóż. Znienacka dźgnął mężczyznę w plecy, uszkadzając górny płat jego lewego płuca. Koniec ostrza przebił nawet skórę pod jego lewą pachą. Głębokość rany oszacowano na niemalże 16 cm. Kiedy 42-latek odwrócił się i ujrzał twarz nieznajomego, młodego mężczyzny, nie miał pojęcia, co się właściwie dzieje i gdzie znajdują się jego pozostali bliscy. Wtedy Seki wyciągnął z portfela wizytówkę znajomego członka okolicznego gangu, twierdząc, że należy do Yakuzy i żąda oddania wszelkich kosztowności, jakie rodzina posiada, albo inaczej odbierze życie wszystkim jego bliskim, a na koniec jemu samemu. W tamtej chwili Kodzi nie wiedział jeszcze, że jego ukochanej żony i matki od kilku godzin nie ma już wśród żywych. Mężczyzna, na tamten moment unieruchomiony, nakazał Mariko pójście do skrytki, w której przechowywał gotówkę oraz książeczki oszczędnościowe na łączną kwotę 3 767 792 jenów, co przekłada się na niespełna 100 tysięcy polskich złotych, i przekazanie ich napastnikowi. Tak ogromna suma pieniędzy w zupełności wystarczyłaby na pokrycie długu, jaki ciążył na barkach dziewiętnastolatka, jednak ten stwierdził, że to mu nie wystarczy. Żądał więcej. Pan Yanagisawa odpowiedział jednak, że w domu nie ma już nic więcej, ponieważ pozostałe oszczędności trzyma w sejfie w siedzibie swojej firmy. Niedługo potem, z uwagi na ból w klatce piersiowej i znaczną utratę krwi, 42-latek zaczął na zmianę tracić i odzyskiwać przytomność, co spowodowało, że nie było dłużej możliwości świadomego kontaktowania się z nim. Teruhiko zażądał więc, aby Mariko zadzwoniła do firmy ojca, aby sprawdzić, czy któryś z jego pracowników w dalszym ciągu tam przebywa. Dziewczyna wykonała polecenie i ostatecznie okazało się, że niektórzy z redaktorów nadal pracują nad artykułami, pomimo tak późnej godziny. Nakazał piętnastolatce przekazać, że za chwilę przyjedzie ona na miejsce, aby zabrać kilka rzeczy należących do ojca, ponieważ ten pilnie ich potrzebuje. Początkowo Seki planował zawieźć licealistkę na miejsce swoim samochodem. Jednak zaniechał tego pomysłu, obawiając się, że pan Kodzi, który odzyska przytomność, może spróbować zawiadomić policję. Zamiast tego zjechał wraz z dziewczyną na parter windą, gdzie przypomniał jej, że jeżeli spróbuje zrobić coś nie po jego myśli, zabije jej ojczyma, a następnie czteroletnią siostrę, wciąż śpiącą spokojnie w jednym z pomieszczeń na górze. Nakazał jej wsiąść do samochodu i na niego poczekać. Sam wrócił do mieszkania w celu zakończenia życia jej dogorywającego ojca. Dźgnął mężczyznę raz jeszcze, przebijając prawe płuco, nakłuwając worek osierdziowy i aortę. Po wszystkim ponownie zjechał na dół,
wsiadł do auta i wraz z Mariko ruszyli w stronę siedziby firmy 42-latka, mieszczącej się w budynku Shibuya Daiichi, naprzeciwko stacji Gyotoku w mieście Ichikawa. Było 40 minut po północy, kiedy Toyota Crown podjechała na miejsce. Teruhiko, obawiając się, że któraś z osób obecnych w biurze mogłaby rozpoznać w przyszłości jego twarz, zadecydował, że dziewczyna wejdzie do środka sama. Nie omieszkał przypomnieć jej, co się wydarzy, jeżeli ktokolwiek zorientuje się w sytuacji. Mariko nie miała więc innego wyboru, jak tylko podporządkować się swojemu oprawcy. W rozmowie ze współpracownikami ojca powiedziała, że Koji potrzebuje części swoich oszczędności, które przechowuje w sejfie, ponieważ jego rodzina nachodzona jest przez członków Yakuzy, którym nie spodobał się jeden z napisanych przez niego artykułów. Znajomi mężczyzny, widząc w jak okropnym stanie Mariko się znajduje, wielokrotnie pytali, czy wszystko jest w porządku, na co dziewczyna posłusznie odpowiadała, że tak. Po 20 minutach opuściła budynek i wróciła do auta, przekazując Sekiemu czeki na łączną kwotę 635 tysięcy jenów. Uradowany 19-latek postanowił, że musi uczcić swoje zwycięstwo. W tym celu zajechał pod jeden z okolicznych hoteli miłości o nazwie La Sienne, w którym następnie wykupił pokój na kilka godzin. Tam raz jeszcze dwukrotnie wykorzystał Mariko. W międzyczasie, zaniepokojeni całą sytuacją, pracownicy firmy pana Kodziego postanowili wykonać połączenie na numer alarmowy, opowiadając funkcjonariuszom o tym, czego byli świadkami. W efekcie, krótko przed drugą nad ranem, patrol policji kilkakrotnie zapukał do drzwi apartamentu 804 w celu przesłuchania członków rodziny Jana Gisawa, jednak w tamtym momencie wszystkie światła w apartamencie były wyłączone i nikt nie odpowiadał na nawoływanie. W związku z czym funkcjonariusze ostatecznie stwierdzili, że w chwili obecnej prawdopodobnie nikogo nie ma w domu. Nie mieli pojęcia, że w środku znajdują się dwa ciała i 4-letnia, śpiąca, niczego nieświadoma dziewczynka. Teruhiko wraz z Mariko powrócili na miejsce dopiero około godziny 6:30. Słysząc dźwięk otwieranych drzwi, mała Umi przebudziła się i udała do przedpokoju. 19-latek, obawiając się, że dziecko zorientuje się w sytuacji, widząc zwłoki rodziców i zacznie płakać, alarmując sąsiadów, zadecydował, że ona również musi zginąć. Podszedł więc do dziewczynki, trzymając w ręku wspomniane wcześniej ostrze Yanagiwa, po czym wbił je w jej plecy z ogromną siłą. Nóż przebił dolny, środkowy i górny płat lewego płuca. Umi zaczęła krzyczeć, na co oprawca odwrócił się do sparaliżowanej strachem Mariko i powiedział: sprawmy, że twoja siostrzyczka poczuje się lepiej, po czym zacisnął ręce na jej szyi. 4-latka odeszła z tego świata kilkanaście minut później. Wydawało się, że w tamtym momencie w Mariko, która minionej nocy doświadczyła niewyobrażalnej ilości cierpienia, coś pękło. Zaczęła krzyczeć na napastnika, pytając, dlaczego odebrał życie niewinnemu dziecku. Między parą doszło do szamotaniny, w wyniku której Teruhiko poważnie skaleczył nożem plecy ofiary. Niedługo potem jeden z pracowników ojczyma dziewczyny wykonał telefon do domu rodziny Jana Gisała ze względu na fakt, że mężczyzna nie pojawił się w firmie o umówionej godzinie. Połączenie zostało odebrane przez Mariko, która podczas niezwykle dziwnej, nienaturalnej rozmowy, korzystając z nieuwagi sprawcy, na pytanie, czy w twoim domu jest ktoś obcy, odpowiedziała cichym: tak. Z uwagi na ten fakt, człowiek ten raz jeszcze złożył zawiadomienie na pobliski komisariat. Funkcjonariusze ponownie, około godziny 9:30, zjawili się pod drzwiami apartamentu o numerze 804. Zadzwonili do drzwi, jednak znów nikt nie odpowiedział na wezwanie. Wtedy jeden z policjantów postanowił, dzięki uprzejmości sąsiadów, przedostać się na balkon rodziny Jana Gisała. I wtedy, przez okno, dostrzegł Sekiego, a także drugą postać, której nie był w stanie zidentyfikować. 19-latek, czując prawdopodobnie, że koniec jest bliski, postanowił włożyć nóż do ręki Mariko, aby zasymulować, że to właśnie ona dopuściła się zabójstwa całej swojej rodziny, a jego samego przetrzymuje jako zakładnika. Ostatecznie, widząc policjanta na balkonie, postanowił otworzyć drzwi apartamentu i wybiec na zewnątrz, kierując się do windy,
Jednakże momentalnie został pochwycony przez pozostałych funkcjonariuszy, oczekujących na rozwój sytuacji na korytarzu. Tym samym sprawca czterech brutalnych morderstw, popełnionych w zaledwie 15 godzin, został oficjalnie zatrzymany. Mariko, ostatnia niedoszła ofiara kata, została przetransportowana do pobliskiego szpitala, gdzie opatrzono jej rany, a także udzielono niezbędnej pomocy psychologicznej. Co niezwykle tragiczne, niektóre media, jakie pojawiły się na miejscu zbrodni, słysząc plotkę o tym, jakoby to właśnie nastolatka odpowiedzialna była za poczwórne morderstwo, podały taką właśnie wersję do informacji publicznej. Otrzymując wieści o tej karygodnej pomyłce, wiadomość sprostowana została przez władze jeszcze tego samego wieczoru. Nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić, jak ogromnie traumatyczne musiało to być dla nastolatki, która w mgnieniu oka straciła całą swoją rodzinę. Została kilkukrotnie wykorzystana przez zabójcę, a także zmuszona do wykonywania różnych czynności, ponieważ oprawca dawał jej nadzieję, że będzie w stanie zapobiec krzywdzie swoich bliskich. Miejsce zbrodni, nawet przez wysokich rangą doświadczonych śledczych, nazwane zostało Morzem Krwi i opisane jako koszmar, na widok którego masz ochotę jedynie zasłonić oczy. Po wyjściu na światło dzienne wszystkich okoliczności wydarzenia, 19-letni zaledwie Seki Teruhiko 5 listopada 1992 roku oskarżony został o poczwórne morderstwo, porwanie, wykorzystanie, naruszenie ustawy o broni białej i palnej, wtargnięcie na prywatną posesję oraz rabunek. I pomimo, że młody mężczyzna przyznał się do winy, wydawał się pozostawać w dobrym nastroju, ponieważ miał świadomość, że w Japonii osoby nieletnie, nieważne jak okrutne przestępstwo popełniły, nie mogą zostać skazane na karę śmierci. Był dobrze zaznajomiony ze szczegółami sprawy Furuty Junko, o której opowiadałam Wam niedawno na moim kanale, której mordercy za niewyobrażalnie tragiczny, bestialski wręcz czyn otrzymali łagodną karę od kilku do kilkunastu lat pozbawienia wolności. Seki poddany został długotrwałej diagnozie psychiatrycznej, prowadzonej przez kilku doświadczonych psychiatrów, gdyż osobom pracującym nad sprawą ciężko było przyjąć, że chłopak mógł dopuścić się tak okrutnego, pozbawionego skrupułów czynu tylko dlatego, że potrzebował pieniędzy. Ostatecznie orzeczono, że podejrzany posiada osobowość psychopatyczną, która spełnia kryteria diagnostyczne dla osobowości antyspołecznej przy standardowym poziomie inteligencji. W chwili popełnienia przestępstwa mężczyzna nie cierpiał na żadną chorobę psychiczną lub stan o podobnym charakterze, nie znaleziono również dowodów na występowanie jakichkolwiek organicznych zaburzeń psychicznych. Nie utracił on także zdolności prawidłowego rozumowania i rozsądnego działania, a także nie można stwierdzić, że znajdował się w stanie szaleństwa czy też pogorszenia stanu psychicznego. Nie pozostawał również pod wpływem substancji psychoaktywnych. Na podstawie tych wyników cztery osobne sądy rodzinne wydały zgodę na rozpoczęcie jego procesu przed sądem rejonowym, gdzie traktowano by go jako osobę dorosłą. Mimo to osadzony był przekonany, że finalnie trafi do schroniska dla nieletnich, gdzie zamierzał kontynuować naukę, aby po wyjściu na wolność poszukać sobie dobrze płatnej pracy. Zaczął również uczyć się języka migowego. Jakież jednak musiało być jego zdziwienie, gdy prokuratura mimo wszystko zażądała wydania wobec jego osoby kary śmierci, argumentując swoją decyzję słowami, jakie podczas składania zeznań wypowiedziała sama Yanagisawa Mariko. Nie mogę powstrzymać się od nienawiści do człowieka, który odebrał mi wszystko, co ważne. Szczerze mówiąc, mam ochotę go zabić własnymi rękami i nie chcę, żeby żył. Dlaczego zabiłeś moją kochaną matkę i ojca? Oddaj mi moją matkę, oddaj mi ojca, oddaj mi Umi i oddaj mi moją babcię. Wciąż śnią mi się szczęśliwe wspomnienia, jakie przeżyłam z rodzicami. Samo zobaczenie kogoś innego z nożem w dłoni przypomina mi o tym incydencie i sprawia, że się boję, więc nie wychodzę już nigdzie sama. Nie chcę, żeby osoba, która zabiła czterech członków mojej rodziny, otrzymała pozwolenie od sądu na prowadzenie dalszej egzystencji. Prokurator wskazywał, że zabójstw trzech z czterech ofiar dokonano z wyraźnie określonym zamiarem morderczym. Dodatkowo, jak wynikało z opinii psychiatrycznej, Seki miał pełną zdolność do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. Co więcej, motyw, którym się kierował, był niezwykle egoistyczny.
Dotarto również do informacji o poprzednich przestępstwach popełnionych przez 19-latka, co świadczyło o fakcie, że jego agresywna i przestępcza natura była wyjątkowo silna i nie było szans na to, że w przyszłości jego zachowanie ulegnie poprawie i będzie w stanie stać się wartościowym członkiem japońskiego społeczeństwa. Obrońcy natomiast twierdzili, że oskarżony nie powinien otrzymać kary śmierci ze względu na swój młody wiek oraz fakt, że w momencie popełnienia zarzucanych mu czynów jego mózg w dalszym ciągu się rozwijał, a osobowość wciąż kształtowała. Wnioskowano również o przeprowadzenie ponownych badań psychiatrycznych, do czego ostatecznie doszło i poproszony o wydanie opinii lekarz Fukushima Akira stwierdził, że stan psychiczny Sekiego Teruhiko uznaje się za upośledzony w świetle prawa do odpowiedzialności karnej. Adwokaci mężczyzny właśnie na tym dokumencie próbowali oprzeć znaczną część linii obrony. Nie obyło się również bez przedstawienia sądowi szczegółów z dzieciństwa 19-latka, które w ich opinii zdecydowanie przyczyniło się do jego zejścia na złą drogę. Sam sprawca natomiast podczas jednej z rozpraw wypowiedział słowa, które wzbudziły ogromne poruszenie pośród opinii publicznej. Zeznał, że to, co zrobił, jest niczym w porównaniu z czynem oprawców Furuty Junko. Dlatego też nie powinien otrzymać surowszej od nich kary. Świadomie opowiedział również o tym, że kiedy katował, wykorzystywał seksualnie i krzywdził innych ludzi, zdecydowanie podnosiła się jego samoocena. Ostatecznie, 8 sierpnia 1994 roku, sędzia Kamisaku Ryoji wymierzył oskarżonemu karę śmierci. W mowie końcowej oświadczył, że Seki Teruhiko bez wahania dopuścił się szeregu bezwzględnych przestępstw w domu państwa Yanagisawa, atakując swoje ofiary od tyłu, nie dając im żadnych szans na przeżycie. Nie okazywał żadnych wyrzutów sumienia i przez całe 16 godzin zachowywał całkowity spokój. Nie zastanowił się nad swoim zachowaniem nawet wtedy, kiedy patrzył na agonię 4 ofiar, w tym 4-letniej dziewczynki. Życie ludzkie jest wyjątkowe, cenne i niezastąpione. Są takie sytuacje, kiedy nie mamy innego wyjścia, jak tylko odpokutować za odpowiedzialność za odebranie życia tak wielu ludziom naszym własnym, niezastąpionym życiem, podsumował Kamisaku. Jak możecie się zapewne domyślać, obrońcy oskarżonego nie byli zadowoleni z takiego obrotu sytuacji i jeszcze tego samego dnia złożyli oni apelację od wyroku. Twierdzili, że podczas procesu doszło do licznych błędów przy ustalaniu faktycznego zamiaru morderstwa w przypadku każdej z 4 ofiar. Decyzję tą popierali również członkowie Parlamentarnej Ligi na rzecz zniesienia kary śmierci, którzy w imieniu dyrektora wykonawczego wydali specjalne oświadczenie, w treści jakiego podkreślili, że kara, jaką otrzymał nastolatek, jest nie do zaakceptowania i nikt, łącznie z państwem, nie powinien posiadać prawa do odbierania życia ludzkiego. Rozprawa apelacyjna toczyła się przed Sądem Najwyższym w Tokio. Rozpoczęła się 29 czerwca 1995 roku i trwała do 19 marca 1996. Ostatecznie sędzia Kanda Tadaharu oddalił wniosek i podtrzymał wyrok zasądzony przez sąd niższej instancji. W mowie końcowej oświadczył on, że w zbrodni Sekiego nie można znaleźć najmniejszego poczucia szacunku dla życia i godności ludzkiej. Nie można powstrzymać głębokiego współczucia dla Umi, której odebrano życie w tak młodym wieku. Powinno się również zwrócić większą uwagę na zbrodnie wykorzystania i okaleczenia Mariko, która przeżyła, jednak straciła wszystkich 4 członków rodziny. Była narażona na ekstremalne warunki, które pozostawiły poważne blizny emocjonalne, które prawdopodobnie nigdy się nie zagoją. Kanda podsumował swoją wypowiedź słowami: pierwotny wyrok, który skazał Sekiego na karę śmierci, był surowy, ale sprawiedliwy. Do kolejnej próby ratowania życia antybohatera dzisiejszego odcinka doszło w 2001 roku, kiedy w mediach głośno było o innym młodocianym przestępcy, uprzednio skazanym na karę śmierci. Wyrok tego mężczyzny został złagodzony ze względu na wyrok sądu apelacyjnego, w czym obrońcy Sekiego zauważyli swoją szansę. Podjęli próbę złożenia kolejnej apelacji od wyroku, jednak szybko została ona oddalona przez sędzię głównego Kameyamę Tsuguo, który stwierdził, że w świetle okoliczności, w tym haniebnego charakteru przestępstwa i jego powagi, nie ma znaczenia, że oskarżony w momencie popełnienia zbrodni był niepełnoletni.
Seki został więc ostatecznie umieszczony w celi śmierci w areszcie śledczym w Tokio, gdzie oczekiwał na wykonanie kary. Nigdy szczerze nie przeprosił za to, czego się dopuścił, żadnej ze swoich ofiar. Próbowała to natomiast robić jego matka. Podejmowała próby kontaktu z osobami poszkodowanymi, oferowała nawet zadośćuczynienie pieniężne i źródła wspominają, że niektóre z osób zgodziły się przyjąć pieniądze. Nie był to jednak żaden z członków rodziny Yanagisawa. Mariko zdecydowanie sprzeciwiła się spotkaniu z matką swojego oprawcy. Kobieta postanowiła również, mimo wszystko, pozostać w kontakcie ze swoim starszym synem. Pisała do niego listy i odwiedzała go, kiedy otrzymała na to zgodę. O reakcji jego ojca niestety nic nie wiadomo. Jednakże sam Teruhiko wypowiadał się o nim w wywiadach bardzo niepochlebnie, mówiąc, iż jest to najbardziej znienawidzona przez niego osoba na świecie, która jest urodzonym oszustem i maszyną do płodzenia morderców. Modlił się również, aby ojciec, kiedy przyjdzie na to czas, zawisnął razem z nim na szubienicy. W listach, które zdarzało mu się pisać do kilku dziennikarzy pragnących poznać jego historię, zamieszczał swoje osobiste przemyślenia na temat tego, czego się dopuścił, a także tego, jak wygląda jego życie po osadzeniu w celu śmierci. Chciałabym wam teraz przytoczyć niektóre cytaty. Kiedyś myślałem, że ludzkie ciało będzie stawiało większy opór. Myślałem, że wbijanie ostrza będzie wymagało więcej siły, ale wcale tak nie jest i uważam, że nawet siekanie węgorza jest bardziej wymagające. Jeżeli mi na to pozwolą, chciałbym popełnić seppuku. Wziąć za siebie odpowiedzialność własnymi rękami i umrzeć honorową śmiercią. Nie sądzę, żeby była potrzeba pozwalania osobom skazanym na śmierć żyć nie wiadomo jak długo. Czy się mylę? Przez ostatnie 8 lat trzymano mnie w klatce. Nie jestem bardziej pożyteczny dla świata niż zwierzę w ogrodzie zoologicznym. Nie mogłem powstrzymać się od myślenia o tych rzeczach i zdałem sobie sprawę, że naprawdę jestem nieszczęśliwym, żałosnym i niegodnym człowiekiem. Wyrok Sekiego Teruhiko wykonano 25 lat od opisywanych w dzisiejszym odcinku wydarzeń. 19 grudnia 2017 roku na podstawie nakazu egzekucji wydanego przez ówczesną minister sprawiedliwości Kamikawę Yoko. Mężczyzna miał 44 lata. Yanagisawa Mariko, jedyna ocalała ofiara, przeprowadziła się do miasta Yatsushiro, które było rodzinnym miastem jej matki. Została przygarnięta przez rodzinę młodszego brata kobiety. Szkołę średnią skończyła w 1994 roku, a następnie zdecydowała się na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Artystycznym w Osace. Od zawsze interesowała się bowiem sztuką i udzielała w licznych kółkach teatralnych. Uczelnię wyższą ukończyła w roku 2000. Pytana o wydarzenia z 1992 roku, odpowiadała: jeżeli nie przejdę nad tym do porządku dziennego, nie będę mogła ruszyć do przodu. Muszę więc spróbować zapomnieć. W 2004 roku Mariko wyszła za mąż za mężczyznę, z którym spotykała się od dłuższego czasu, a następnie przeprowadziła się wraz z nim do Europy, gdzie założyła rodzinę. Z informacji, które można znaleźć w źródłach, była w stanie przepracować przybytą traumę i kontynuować swoje życie szczęśliwie ku czci utraconych bliskich. Cześć! Z tej strony Shinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Na sprawę rodziny Yanagisawa natknęłam się już jakiś czas temu, jednak materiał o niej udało mi się zrealizować dopiero teraz. Uważam, że jest jedną z tych, które zdecydowanie zostaną ze słuchaczem na dłuższy czas, podobnie jak wspomniana historia Furuty Junko. 4 życia odebrane przez zupełnie obcego nastolatka właściwie bez powodu, ponieważ mniemam, że gdyby jedynie zagroził członkom rodziny nożem i zażądał pieniędzy, oddaliby mu je z nadzieją, że zabierze to, co wartościowe i po prostu ucieknie. Jednak w mojej opinii największą ofiarą całej tej sytuacji była Mariko. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co poczuła, kiedy wróciła z mamą do domu i zobaczyła w przedpokoju, we własnym mieszkaniu, człowieka, który straumatyzował ją i wykorzystał 3 tygodnie wcześniej. Teraz, z nożem w ręku,
we własnej osobie stał przed nią i groził członkom jej rodziny. Potem na jej oczach odebrał życie matce, ojczymowi, a na końcu małej siostrze. Obarczył ją cierpieniem niewyobrażalnej skali, z którą musi starać się żyć po dziś dzień. Dajcie znać, jakie są wasze odczucia w odniesieniu do tej historii. Chciałabym jeszcze na koniec wspomnieć, że niedawno uruchomiłam nową opcję wyróżnienia mojego kanału poprzez zostanie wspierającym na YouTube. Mam już pierwszego wspierającego, któremu serdecznie dziękuję, bo jest jedną z tych osób, które przy publikacji każdego z odcinków okazują mi swoją wdzięczność, nazwijmy to finansowo. Nie ukrywam, że jest to niesamowicie pomocne, ponieważ bardzo chcę kontynuować tworzenie dla was coraz to nowszych i ciekawszych materiałów, jednak obawiam się, że któregoś dnia z uwagi na konieczność posiadania dodatkowej, odpowiedzialnej, dorosłej pracy, nie będę już fizycznie w stanie tego robić. Zarobki na YouTube nie są stałe, zmieniają się z miesiąca na miesiąc i są zależne od liczby wyświetleń. Nigdy nie można przewidzieć, co będzie. Ale dobra, dosyć marudzenia. Na dziś to wszystko, kochani. Dziękuję serdecznie wszystkim razem i każdemu z osobna za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Szczególnie dziękuję za nieocenione wsparcie moim patronom, których lista wyświetla wam się obecnie na ekranie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do ich grona lub też wynagrodzić mnie wirtualną kawą, wszelkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam również nieśmiało o uruchomionej niedawno przez YouTube opcji podziękowań, dzięki której możecie wspomóc drobną sumą mnie lub swojego innego, ulubionego podcastera. Życzę wam wszystkim dobrego dnia i do usłyszenia, jak najszybciej będzie to możliwe. Ciao, matane, bye bye.